No dzień dobry Państwu. Pomorska Tyla, telewizja narodowa. Jesteśmy na Stogach. Właśnie się dobudowuje następny dźwig, bo już są dwa, będzie trzeci. Widać tutaj, że już postawili, bo dopiero co przywieźli rano tymi samochodami. To rano widziałem dwa samochody, czy nawet z tymi konstrukcjami, nie? No i tu są już dwa dźwigi, a budują trzeci, ten biały. Biały będzie tutaj dźwig też, taka konstrukcja. No, tutaj widać już ostro idzie budowa. Ten dźwig podnosi coś tam? Nie, nie podnosi. Na razie pusty przebieg ma. No, dźwigi są potrzebne, bo tu się buduje domy. Tam widać dalej pełno robotników. Już mury wznoszą do góry. Mury wznoszą do góry. A tu stawiają nowy dźwig. No. Nowy dźwig jest widocznie im potrzebny. I to będzie nowe te osiedle. Tutaj właśnie widzimy, tak to będzie wyglądało. Raz, dwa, trzy, cztery bloki. I tam jest wieżowiec. Widać, tam już stoją te trzy bloki przy ulicy Zalesie. A tu będą następne bloki. No tutaj następny dźwig, taki ciężki, taki wysuwany. No te dźwigi to mają duży udźwig, proszę Państwa, bo co by nie mówić, taki dźwig to potrafi podnieść trochę ton. Trochę ton. Tutaj mamy działki, ogrody działkowe, zakaz parkowania. No, zakaz zakazem, a parkowanie i tak się odbywa. Co tam można sobie zakazywać? Polak potrafi. A niby dlaczego zakaz parkowania? No jak gdzieś ci działkowcy muszą iść, a teraz pewnie i robotnicy parkują. Tutaj coś się podnosi, widzę tym dźwigiem żółtym. Jakąś taką deseczkę, czy tam nie wiem, czy betonik. Idzie tam na budowę. A ten tutaj dźwig, widać jest tutaj, tam dźwigowy jest już na tym u górze. Teraz ten dźwig tutaj, on tutaj podchodzi do tego. No i pewnie teraz będą dobudowywać następne elementy do tego dźwigu, będą dołączać, no bo tam widzę jakiś robotnik już chodzi, nie? Będzie się to łączyć. O, tu schodzi jeden na dół. Niżej. I coś tam będą robić jeszcze z tym dźwigą. Tam są różne rusztowania, oczywiście. Muszą być. Zobaczymy, co oni tu kombinują. No tutaj ten dźwig podchodzi do tego. No i dźwiga buduje, jak to mówią. Czyli oni się wszyscy dźwigają do góry. Po malutku idziemy dalej. Zajrzymy na teren budowy. No. Kilka minut do przystanku, no będą takie osiedle, będą tutaj takie place zabaw, jak widać też wśród tych domów dla dzieci, bądź eko. Idziemy dalej. No tutaj firma Granit, widzę, rekrutuje po rosyjsku napisane. Zaproszę je na roboty, armatura, montażników, kamienicznik. No, także tutaj, proszę Państwa, no, firma usługowa Granit szuka pracowników. Oczywiście ruskojęzycznych też, bo tu z Białorusi, z Ukrainy. Podobno nawet Murzyn jeden pracuje tutaj. Też Murzyn, no Murzyn to czarnoskóry, no taki. Ja nie wiem, czy to jest, czy to wolno używać takie słowo w ogóle. W dzisiejszych czasach to wszystko jest niebezpieczne. Bo czarnoskóry to czarnoskóry, no. Ma prawo pracować też na budowie. Każdy może. Inaczej to by była jakaś dyskryminacja rasowa. Ale tu widzicie, mamy tu te samochody, wszystkie są z Granita. One mają wszystkie takie napisy. Numer telefonu, żeby sobie zadzwonić i pracę znaleźć. 782 900 009.
A tutaj widać, co tu robią na tej budowie. No tu już można sobie zobaczyć. O, tam szalunki, zbrojenia kładą. No wiadomo, powoli roboty idą do przodu. Tu już mają takie zbudowane mury. Czyli robota idzie do góry, mury idą do góry, bo piwnice już zrobione są. Jak widać, tam robotników jest dużo, tych zbrojarzy. I tam się wszystko uzbraja. Dozbraja. No, stal profil, tutaj profilują. Następne elementy do tego dźwigu pewnie będą podwieszać właśnie. No bo tam idzie dźwig, poszedł po tamte. Różne rzeczy podają. Ustawanie przesuwają, widzę. No tutaj masa tych ludzi jest trochę. No zobaczymy, co dalej. No tam już mury idą do góry. Tu są takie szalunki i zalewają te betonki i betony. I tak to pomału idzie, no wszystko. Za chwilę następny element pójdzie do góry dźwigu. No bo dźwig teraz będzie się w bok rozbudowywał. Tu już jeden ten schodzi, robotnik z tego dźwigu. Także praca idzie na nawet wieczorem. Nie tylko w dzień. To widać. Plany mają, plany noszą. Czyli dwa dźwigi stoją, będzie trzeci. No, jakoś tutaj pomału, no widzę ten, tam jest jakiś robotnik. No i mają krótkofalówki, tutaj nadają inżynierowie. No, robota idzie ostro. No, jak widać, proszę Państwa, firma Granit ma tutaj ludzi zatrudnionych dużo, ale zatrudnić chcą następnych. Także kto chce do pracy, to proszę bardzo do firmy Granit się zgłosić. Można sobie pracę tutaj znaleźć. Chętnych do pracy szukają. Błota tutaj trochę jest. No. Mamy tu numer 782-900-009 do Granita. Zapraszamy. Pomorska Telewizja Narodowa, redaktor Sławomir Ziemiński dla Was ze Stogów. Daj Stogi. No tych samochodów pełno jest tutaj zapraszających do pracy w Granicie. Dziękuję.